Witam Was, moi drodzy, ponownie na moim kanale i dzisiaj Was zapraszam, tak jak widzicie po tytule, na makijaż chusteczką, tak? Dobrze słyszycie, makijaż chusteczką, czyli ten, który mam już zrobiony. Jeśli jesteście ciekawi, jak go zrobić, to serdecznie zapraszam Was do oglądania. Sposób bardzo ciekawy, ale jak widzicie, efekt też jest ciekawy, zaskakujący. Ten trend widziałam na TikToku, także zapraszam Was do oglądania. Jestem bardzo ciekawa, jak ten makijaż wyjdzie. Wy już zapewne go widzieliście, ja jeszcze nie. Więc zaczynamy. Więc tradycyjnie zacznę od podkładu, zrobię sobie twarz, brwi. Zaczynamy tradycyjnie od podkładu. Użyję dzisiaj podkładu z Wet n Wild. Ok, następnie korektor z L'Oreal. Jeśli chodzi o brwi, to użyję produktu z NYX Cosmetics, jest to Brown Pen i ja mam numerek 04 chyba. Ok, i brwi zrobione. I teraz przechodzimy do konturu. Użyję dzisiaj nowej palety, którą sobie kupiłam z Revolution. I to jest oczywiście konturowanie na mokro. Ja bardzo lubię konturowanie na mokro. I tutaj mam fajne kolory. Wszystkie są, szczerze mówiąc, fajne. Wygląda ta paleta tak. Bardzo ładne kolory te dwa są. Więc ja użyję sobie. Są one bardzo zbliżone do siebie, ale może użyjemy tego. Tak delikatnie jeszcze użyję bronzera z ET Cosmetics. To jest też taki bronzer jasny, w fajnym kolorze. Może tak delikatnie jeszcze go użyję. Jeśli chodzi o róż, myślę, że użyję sobie też tego, bo jest ładny. Prezentuję twarz, więc jak na razie tyle, rozświetlacz zostawimy jak zwykle na koniec. I teraz przejdziemy do robienia właśnie makijażu oczu tym trendem z TikToka chusteczką, tylko muszę iść po chusteczkę. Będę robiła właśnie taki kolorowy, tęczowy, zrobię makijaż, więc mam jedną część chusteczek, ona się chyba składa z trzech albo z dwóch i trzeba ją tak zgnieść. Gnieść. Może dam nawet troszkę mniejszy ten kawałek. Wezmę połowę z tego. Widzicie teraz telefon tutaj, bo też nagrywam teraz to na TikToka, więc kawałek mojego telefonu widać. Więc maczam chusteczkę. I przykładam do oka. Okay. Tak na razie wygląda. Troszkę wyłożę tutaj. Robimy to samo na drugim oku. To samo, ale troszkę inaczej wyszedł, jak widzicie. Ok, więc teraz następny kawałek biorę chusteczki, żeby wiecie, nie używać tej samej. I tak samo zgniatam. Więc teraz przechodzimy do tego różowego. I przekładam ten różowy. Z drugiej strony też. Całkiem to fajnie wygląda, powiem Wam szczerze, chociaż różni się jedno oko od drugiego, ale wygląda to ciekawie, nie powiem, że nie. Więc teraz biorę kolor czerwony. Okej, więc teraz kolor czerwony. Może jeszcze dołożę troszkę. Tak to wygląda. I następnie z tej strony. I
Jeszcze dołożę kolor żółty w kąciku tutaj z przodu. Teraz to fajnie wygląda. Więc jeśli chodzi o dół, to wykończę. Mamy tam różowy, pomarańczowy i żółty, tak jak nakładałam po kolei cienie. Robię bilet. Okej. Powiem wam, że na razie się prezentuje całkiem to ciekawie. Teraz wytuszuję rzęsy i nakleję jakieś dłuższe i zaraz do was wracam. Rzęsy przyklejone, wytuszowane, jeśli są krzywo, to sorry, ale nie mogłam znaleźć pensety, więc nie zwracajmy na to uwagi. Więc przechodzimy teraz do rozświetlacza. Nie są krzywe. Do rozświetlacza Sephora. I tak zastanawiałam się, którą pomadkę użyć. Matową, w sensie w takim kolorze, czy taką bardziej różową. Najpierw jeść. Może użyję tej różowej, kruszaj to szaleć, kolor na oczach, kolor na ustach, więc to jest pomadka z NYX. Okej, moi drodzy, i tak prezentuje się końcowy makijaż i powiem wam, że naprawdę fajnie on wyszedł. Powiem wam, że naprawdę bardzo ciekawie wyglądają te oczy. Bardzo ciekawie to wygląda. Tak to wygląda, nie zwracajcie uwagi, jeśli widać klej. I bo jak mówiłam, nie miałam pensety, żeby dobrze przykleić i niestety klej mi się troszkę w niektórych miejscach porozlewał, ale powiem wam, że efekt finalny i całokształt naprawdę mi się podoba, więc fajny jest ten sposób, bardzo ciekawy na oryginalny makijaż, więc jak najbardziej polecam, to działa, także mam nadzieję, że ten film wam się podobał, trzymajcie się ciepło i tradycyjnie. I tradycyjnie do zobaczenia w następnym filmie. Pa!